tyle waży dusza. Na początku XX wieku dr Duncan MacDougall Heverhill w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych prowadził dość nietypowe eksperymenty. Polegały one bowiem na ważeniu umierających osób. Celem zaś było ustalenie materialności, po pierwsze materialności, jak również wagi ludzkiej duszy. Wyniki owych badań zmieniały się, ale przeprowadzając z nich dokładniejsze wyliczenia, dr Doughall w swych pracach ustalił, iż 21 gramów to jest waga ludzkiej duszy. Czy wiedzieliście Państwo, kto wiedział o tym, że dusza waży 20? O, niektóre osoby wiedziały. Ale dla niektórych dzisiaj, dla większości jest to zaskoczenie. No ale brnijmy dalej, na czym by miało to, ta waga polegać. 5 lekarzy z Bostonu po wielu latach doświadczeń przyszło do wniosku, że dusza ludzka jest substancją, która posiada swoją wagę, poddającą się wyliczeniom. To ciekawe. Lubiący łatwe sensacje lekarze, szczególnie tutaj amerykańscy, aby sprawdzić tę karkołomną tezę, ważyli ciała swoich klientów bezpośrednio przed śmiercią i zaraz po śmierci. I stwierdzili, że ciała te ważyły mniej niż przed śmiercią. Nawet udało się tym badaczom wykryć w cyfrach tę różnicę, czyli wagę duszy. Waha się ona pomiędzy, to jest bardzo ciekawe, 14 gramami, a 28. Czyli dusze niektórych ludzi są lekkie, innych znów ciężkie. Niejednakowe są dusze, okazuje się. I nie, tak jak w innych wypowiedziach było, że nie zależy to od oczywiście ilości spożywanych posiłków. Pytanie, ale czy aby na pewno da się ustalić, ile waży dusza? No to jest to sensowne pytanie. Jest tutaj wypowiedź kogoś, kto na ten temat coś chciał powiedzieć, a więc coś w tym jednak musi być, bowiem moja ciocia, która jest pielęgniarką, kiedyś, gdy była mała, opowiadała mi coś na ten temat. No, skoro ciocia opowiadała, więc pewno to jest prawdą, bo ciocia zawsze mówi prawdę. Natomiast ludzie się rzeczywiście dziwią i to niektóre wypowiedzi. Ciekawe, dlaczego ludzie lubią te wszystkie liczby. Ważenie, mierzenie. Przecież to nielogiczne w całej rozciągłości, ktoś mówi. Kiedyś pewna nauczycielka opowiedziała nam taką oto bezsensowną historię. Ktoś tak się wypowiada i mówi, był sobie człowiek, zważyli go przed śmiercią, ważył tyle i tyle. Tuż po odejściu na łono Abrahama znowu wsadzono go, albo raczej jego ciało na wagę. Był lżejszy o 22 gramy. I co? Państwo uczeni wymyślili sobie, że taka właśnie jest masa duszy. Co wy na to? Pyta się autor właśnie z refleksją. No, ale tutaj mamy ciekawą jakby konstatację, inną wypowiedź. Czy to nasza wyobraźnia jest tak prymitywna? Potrzebujemy tych wszystkich jednostek, aby opisać świat? Tylko po co? A ile waży szczęście? Ktoś pyta. A ile waży przyjaźń? A ile waży miłość? Ludzie chcą wiedzieć. Ludzie chcą wiedzieć i jest to po prostu żałosne. Nie wszystko da się przecież zważyć. 21 gramów, czyli mniej więcej jedna kromka chleba. Tyle według niektórych ludzi waży dusza, o ile dusza jest w ogóle materialna. I o tym dzisiaj będziemy więcej mówili. Przede wszystkim, widzę, że to zdjęcie nie odbiło się nazbyt dobrze, to ja Państwu opowiem, co jest na tym zdjęciu. W takim razie tu jest gęś i tu jest gęś, taka wyciągnięta, z wyciągniętą szyją. I do tych gęsi podchodzi bardzo szczupła
taka no kostucha. No, to miało być zabawne zdjęcie, ale niestety niezbyt widoczne jest tutaj na ekranie. Przede wszystkim pytanie. Dusza jest niematerialna, więc nie ma żadnej masy. Więc skoro zaś jest niematerialna, to nie da się jej własności porównywać do materii, na przykład gęstości powietrza, tudzież jeszcze innych zjawisk. W latach 30. pewien nauczyciel z Los Angeles, Harry Twining, zdecydował się przeprowadzić podobne badanie na myszach, które dowiodło, że McDougall, ten wcześniejszy, przypominam, eksperyment dokonał, dał się zwieść mylnym założeniom. Twining wywnioskował więc, że w chwili śmierci organizm myszy, podobnie jak organizm człowieka, traci nagle dużą ilość wody, co przekłada się na zmianę masy ciała. Co to jest dusza? Oczywiście, gdy mówimy na temat duszy, będziemy się odnosić troszkę do historii, ale ponieważ zagadnienie duszy łączy się z religią, a my wszyscy jesteśmy chrześcijanami, tak więc podstawą naszej wiary niewątpliwie jest Biblia. Stąd będziemy zaglądali do niej, do wypowiedzi zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. Co na temat duszy mówi Stary Testament, ale co też mówią apostołowie, a przede wszystkim sam Pan Jezus. No więc spróbujmy to rozważyć. Słowo dusza jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa nefesh, odpowiednika nowotestamentowego słowa psyche, i oznacza najczęściej życie, osobę, zwierzę. Obecnie często zwrot nefesh hayah tłumaczony jest jako istota żywa. W starych tłumaczeniach, jak na przykład w przekładzie księdza Jakuba Wójka z 1935 roku, jest przetłumaczone jako dusza żyjąca. Jego znaczenie nie jest ograniczone tylko do ludzi, ale także oczywiście do zwierząt. Mamy tutaj cytat, właściwie odniesienie do Pisma Tysiąclecia. W sumie w Biblii jest około 900 miejsc, gdzie występuje słowo nefesh, a więc prawie 1000 miejsc, albo słowo psyche, ale w żadnym miejscu Biblii nie jest ono związane z czymś nieśmiertelnym. Najczęściej oznacza po prostu osobę. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwa, że jeszcze ponoć przed wojną były takie informacje, gdy wjeżdżało się na przykład do jakiejś wioski, małego miasteczka, szczególnie do wiosek, to wtedy to na tych właśnie tablicach było napisane, że w tej i w tej wiosce mieszka tyle i tyle dusz, co oznaczało po prostu żywe osoby, które tam zamieszkiwały. W Księdze Rodzaju, a więc w pierwszej Księdze Mojżesza, znajdujemy cytat związany z tym, w jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka, i dowiadujemy się, że ukształtował człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy człowiek stał się istotą żywą. Chciałbym, abyśmy to szczególnie zaakcentowali, czyli jak ten proces stworzenia człowieka nastąpił, a więc proch ziemi, czyli ziemia. Oczywiście tego dokonać mógł tylko Pan Bóg, jeżeli zakładamy, a powinniśmy jako chrześcijanie, że Pan Bóg ma taką moc, bo inaczej nie byłby Panem Bogiem. W związku z tym potrzebował materii, a następnie ukształtował coś właśnie na kształt człowieka, przypominającego w jakimś stopniu dzisiejszego człowieka, po czym czytamy, że tchnął w jego nozdrza dech życia, czyli sprowadził, wyemanował, natchnął tę materię życiem
I wtedy stał się człowiek istotą żyjącą. Proszę zwrócić uwagę na słowo w nozdrza jego, a więc w cały układ oddechowy. Mamy pewien system energetyczny, który powoduje, że serce bije, to, że mózg pracuje, to, że krew krąży. No i dopóki nie musimy mieć rozrusznika, no to serce nasze przepompowuje około przez 80, załóżmy, lat olbrzymie jezioro krwi. Prawda? I samo to działa, czyli działa. W związku z tym ten tekst chce nam jakby powiedzieć, jak to stworzenie wyglądało. Materia, po czym tchnięcie w nozdrza, właśnie dech życia, czyli tej energii, no i zaczął się proces biologiczny, a więc krążenie krwi, dobrze, ale praca także mózgu, są to procesy chemiczne. Jeżeli byśmy przerwali pracę serca, przerwiemy także pracę mózgu. A więc jest to cały czas sprzężenie. Ciało, mózg, nasze myśli, to co przeżywamy, to o czym myślimy, wszystko jest związane właśnie w tym jakby jednym mechanizmie. I człowiek stał się istotą żywą. A stary przekład tak zwanej Biblii Gdańskiej mówi: i stał się człowiek duszą żyjącą. Dokładnie nawet w ten sposób jest to powiedziane. A więc co to jest dusza żyjąca? No to jest człowiek żyjący. Są tu wymienione podstawowe elementy, z których składa się człowiek. A więc ciało. Mamy tutaj oczywiście kości. No ci, którzy znają się na tych zagadnieniach, to dokładnie potrafią opisać, gdzie jest jaka kość, jakie unerwienie, gdzie jest wszystko usytuowane. No i dzięki temu możemy myśleć, możemy abstrakcyjnie myśleć, możemy wykonywać różne czynności, jak ten młody człowiek. Możemy skakać, pływać, możemy śpiewać, możemy grać, możemy grać w jakikolwiek sport. Tak więc wszystko to się dzieje za sprawą energii, którą mamy, oraz mózgu, który tym wszystkim zawiaduje. A więc ciało, czyli proch ziemi i tchnienie życia, czyli ta energia ożywcza, one tworzą człowieka, istotę żywą. Jak mówi, jak wspomniałem, stare przekłady mówią duszę żyjącą. Żaden z tych elementów nie może żyć niezależnie od siebie. No nie może. Gdybyśmy zbili na przykład skrzynkę jakąś, która posiada drewniane elementy, to ona jest jakby zszyta, nie wiem, gwoździkami. Kiedy wyjmiemy gwóźdź, cała skrzynka się rozsypuje. Tak więc również i tutaj materia i energia, która ożywia tę materię. Prawda? Idziemy dalej. Co więc dzieje się w momencie śmierci? Biblia odpowiada, że jest to proces odwrotny do stworzenia. I mówi wprost: wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał, który poprzez to ożywił tego człowieka. Czyli wyjęcie tej energii spowoduje, że człowiek co? No rozsypuje się. W związku z tym, gdy przyglądamy się, jeśli mieliśmy tak może niezbyt przecież przyjemny widok, kiedy ktoś z bliskich nas odchodził i żegnaliśmy się, może jeszcze ostatnie przytulenie, a potem ten ktoś bierze jeszcze jeden oddech, dzięki któremu jeszcze żyje. To są ostatnie może sekundy. A potem odchodzi już ta energia i człowiek uspokaja się i to już jest powolny. Oczywiście proces jeszcze wygaśnięcia poszczególnych jakby narządów człowieka jeszcze trwa przez kilka godzin, ale tak naprawdę to już jest koniec. Tak jak właśnie mówi Biblia, i proch wraca do ziemi. Nawet ksiądz nieraz mówi: proch do prochu, ziemia do ziemi, prawda? A więc człowiek wraca, jego ciało wraca, natomiast energia, jak mówią fizycy, nigdy nie ginie. Energia, ale to nie jest coś samoistnie
samodzielnie istniejącego, tym bardziej nie jest to coś, co potrafi planować tak, jak człowiek to może czynić. Nie stanowi dla nas problemu to, czym jest proch ziemi, lecz to, czym jest ów dech życia. Ten dech życia jest iskrą życia, pewną siłą witalną, która uzdalnia człowieka do działania. W Starym Testamencie używa się dwóch słów na określenie owego ducha albo tchnienia. Neszamach albo ruach. Słowo neszamach występuje 21 razy w Starym Testamencie i oznacza fizyczny akt oddychania. Najczęściej po prostu jest to oddech. Typowy przykład użycia tego słowa znajdujemy w Księdze Rodzaju w 7 rozdziale, a więc w pierwszej Księdze Mojżesza, i czytamy. Wszelkie ciało poruszające się na ziemi, a więc ptactwo, bydło, wszelkie płazy, jak również wszyscy ludzie, wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, a więc zwierzęta, ludzie, wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia. Zgodnie z tymi wierszami wszelkie stworzenie, nie tylko ludzie, posiada właśnie owe tchnienie życia, tę energię. Jeśli owo tchnienie wracałoby do Boga jako świadoma istota, która może istnieć niezależnie, znaczyłoby to, że do nieba idą ludzie i zwierzęta. I nie ma podziału na sprawiedliwych i grzesznych. Bo wcześniej powiedzieliśmy, że i zwierzęta, i ludzie mają ten sam ruach, to samo tchnienie. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy zaakcentować ten fakt, że ta energia, ten duch idzie do Boga, no to znaczy, że i duch zwierząt także powinien iść. No i nie ma oczywiście tu względu na ludzi sprawiedliwych czy grzesznych. Nie ma żadnego podziału. Nigdzie w Starym Testamencie słowo neszamach nie oznacza nieśmiertelnej istoty. Nie znajdziemy takich miejsc. Ruach pojawia się w Starym Testamencie 377 razy. Tłumaczony jest w podobny sposób jak duch. Duch, jako wiatr, jako oddech. Posiada identyczne znaczenie jak słowo neszamach. W Nowym Testamencie odpowiednikiem hebrajskiego ruach jest greckie słowo pneuma, a więc Nowy Testament. Zgodnie z wiarą, z przekonaniami apostoła Pawła, jedynie Bóg jest nieśmiertelny. Nawet aniołowie są śmiertelni. Mogą umrzeć, ale są w pewnej zależności od Boga i ta zależność powoduje, że oni, ci aniołowie, egzystują. Ale gdyby zostali jakby odłączeni od źródła życia, od Boga, przestaliby istnieć. Stąd apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, jedyny, który ma nieśmiertelność, byśmy chcieli dodać, w całym wszechświecie, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. I oczywiście to jest zapisane w liście tegoż apostoła, czyli Pawła, w pierwszym liście do Tymoteusza. Jedyny, który ma nieśmiertelność. Czyli apostoł Paweł, podobnie zresztą jak jego przyjaciele, apostołowie, nie mieli z tym problemu. Oni wiedzieli, że jedynym, który ma nieśmiertelność, bez względu na to, co ludzie dookoła mówią, jest właśnie sam i tylko wyłącznie Pan Bóg. Skąd zatem zaczerpnięto ideę, że dusza oddziela się od ciała w momencie śmierci? W jaki sposób to przeniknęło do naszej wiary chrześcijańskiej? Otóż rozwinięte to zostało w formie tak zwanego dualizmu przez filozofów greckich, którzy niewiele mieli wspólnego jeszcze właśnie z chrześcijanami,
tacy ludzie jak właśnie Platon, proszę zauważyć, to jest 350 rok przed naszą erą, a więc jeszcze chrześcijaństwo nie istniało. Wspomniany jest Arystoteles, a więc 320 rok przed naszą erą, Pitagoras, 495 rok przed naszą erą. A więc ci panowie, ci mądrzy skądinąd panowie, jednak mieli pewną wizję ukształtowaną swojej religijności, ale ona nie wiązała się z elementami chrześcijańskimi, tylko stricte pogańskimi. I najkrócej mówiąc, tak jak Platon definiował swoje spojrzenie, uważał, że jest tak zwany świat idealny i świat taki materialny, który podlega zniszczeniu, destrukcji, zniszczeniu. Ten świat idealny posiada pewne sprzęty, rzeczy, istoty, które są doskonałe i które trwają wiecznie. Ale te istoty czy te rzeczy mają swoje odwzorowanie na ziemi w postaci sprzętu. I tak przykładowo, gdybyśmy posłużyli się takim banalnym przykładem, od po prostu krzesło. Według Platona rzeczywiście takie krzesło, idealne krzesło, nie podlegające zniszczeniu, znajduje się w tym idealnym świecie. Natomiast to ziemskie krzesło, ono się rozleci. Tamto będzie istniało zawsze. Ten sposób myślenia spowodował, że również przeniesiono to na człowieka. A więc człowiek jest odwzorowaniem kogoś, kto jest gdzieś tam w tej przestrzeni. Ten człowiek umiera, jego ciało ulega zniszczeniu. Natomiast tamten zachowuje wieczność. Stąd tak zwany dualizm. A więc ta koncepcja, może ciekawa intelektualnie, ale pogańska, nie mająca nic wspólnego z tym, czego nauczał Pan Jezus, została w jakiś sposób adoptowana przez niektórych ludzi do chrześcijaństwa. I zaczęto się zastanawiać nad tym, a podstawy były bardzo emocjonalne także, ponieważ nikt z nas nie chce rozstawać się z najbliższymi. No kto by oczywiście tego chciał? Absolutnie. Jest to największy stres, kiedy odchodzą od nas najbliżsi. Dlatego na całym świecie, w każdej religii, znajdują się pewne koncepcje, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. A więc te wizje są najrozmaitsze. My chcemy porozmawiać o tym, co znajduje się jakby w naszej świadomości. Tak więc, co się stało? Później idee Platona czy Arystotelesa, Pitagorasa, ta idea przeniknęła do chrześcijaństwa. Popatrzcie Państwo, 5 wieków wcześniej, przed naszą erą stworzono, zanim w ogóle chrześcijaństwo zaistniało. I tymi, którzy prowadzili to do chrześcijaństwa, byli teolodzy chrześcijańscy, ojcowie Kościoła, między innymi, to akurat nie jest wspomniany, jest wspomniany Tomasz z Akwinu, ale także i Augustyn bardzo mocno tym zagadnieniem się zajmował. Tomasz z Akwinu, to jest rok 1274, ale już wcześniej oczywiście Augustyn także rozwijał jakby teologię wokół śmierci i tego, co po śmierci. Co dzieje się, kiedy ludzie umierają? Wszyscy obawiają się śmierci. Zostaliśmy bowiem stworzeni do życia, a nie do umierania. To jest naturalny nasz odruch. Nawet mały robaczek ucieka sprzed buta, żeby go nie uśmiercić. Wszyscy chcą żyć. Pismo Święte, czyli Biblia, objawia nam drogę ratunku przed śmiercią, tak zwaną wieczną. Ono też mówi nam, jaki jest stan człowieka po śmierci. I teraz czytamy, chciałbym, żebyście Państwo szczególnie ten fragment zapamiętali. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć,
lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. No, pamiętamy o tyle, o ile żyją najbliższe osoby, czy jeszcze jedno, czy dwa pokolenia. Niestety z czasem to imię pamięć o wspaniałym człowieku, ale jednak odchodzi w cień. Zarówno ich miłość tych zmarłych, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. Jeszcze raz to podkreślam, co mówi Biblia, że ich miłość, to znaczy miłość zawsze musi mieć jakby partnera, prawda? Kogoś, komu tę miłość możemy przekazać. Biblia mówi, że to mija z chwilą śmierci. Nic się nie dzieje takiego, żadnych emocji. Nie ma przekazu z drugiej strony. Podobnie jest z nienawiścią. Też nie ma przekazu. Nie ma prawa się mścić. Ta osoba jakby z zagrobu. A także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Jeszcze raz to zaakcentuję. Nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. A więc jeżeli są jakieś zjawiska dla nas niewytłumaczalne, to oczywiście Biblia także daje na to swoją odpowiedź. Ja cieszę się, że to nie muszą być moje słowa, bo ja mógłbym wymyśleć coś, co by było kolejną jakąś teorią. Ale tak właśnie mówi Biblia. Tak więc, to jest apel do żyjących. Teraz ten dalsza część tekstu. Na co natchnie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I to możemy oczywiście odczytać w Biblii. Tak więc nie ma ani w tej krainie, czyli w grobie, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Nikt tam nie może się już uszlachetniać. Nikt z tamtej strony nie może już rzeczy zrobić ani dobrych, ani złych. Nikt nie może. Byłoby zabawne, gdyby ktoś mówił, a to ja sobie po śmierci zrobię na przykład maturę czy studia. No chyba to nie jest możliwe. A czy jest możliwe, żeby ten ktoś w grobie mógł się jeszcze na przykład uszlachetnić? No nie ma takiej możliwości. Nie ma jest tutaj powiedziane, że nie ma żadnych zamysłów, a więc nie ma procesów myślowych. Nie ma możliwości ani stania się gorszym kimś, ani stania się kimś lepszym. Tak więc tak mówi Biblia. Jest także określenie w stosunku do śmierci, gdzie również apostoł Paweł mówi tak. Ponieważ będą różne koncepcje na temat śmierci, on doskonale wiedział, ponieważ znał teorię Platona, Arystotelesa. On wiedział, jak te teorie się podobają ludziom. Że ty nie umrzesz, że przecież będziesz cały czas istniał. I on mówi coś, co jest pocieszeniem, ale co jest faktem w oparciu o naukę Pana Jezusa. Więc on mówi tak, nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Tutaj jest bardzo ciekawe to słowo zasnęli. On mówi tutaj oczywiście o ludziach, którzy umarli. Zasnęli. Powiem Państwu, dzisiaj dotykamy tylko niektórych zagadnień, za tydzień będziemy mówili coś więcej jeszcze na ten temat, ale mamy jedną świadomość, kiedy przyglądamy się wypowiedziom Pana Jezusa, Pana Boga w Starym i Nowym Testamencie, że Pan Bóg nigdy nie pogodził się ze śmiercią człowieka, nawet jeżeli rzeczywiście umieramy. I to jest fantastyczne, że Pan Bóg zatroszczył się o to, żeby apostołowie przekazywali takie to określenie. Oni nie umierają na zawsze, ale że oni zasypiają. Co to znaczy? Że jeżeli zaśniesz, to się obudzisz. Nawet nie wiesz, jak szybko mija ten czas. Zamknąłeś oczy i już budzik cię stawia na równe nogi.
A przez te parę godzin wydarzyło się tak wiele różnych rzeczy na tym świecie, ty o tym nie wiesz. Tak jak wielu ludzi, którzy pomarli w przeszłości, ich czas się zatrzymał, oni nie mają świadomości czasu. I dlatego apostoł Paweł mówi, oni zasnęli, oni śpią, innymi słowy. Czytamy dalej. Podobnie Chrystus określa stan, w jakim znajdował się umarły Łazarz. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, mówi Pan Jezus, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do Niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Nie rozumieli tego. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Tę historię na pewno Państwo znacie, kiedy to umarł jeden z przyjaciół Pana Jezusa, mianowicie Łazarz. Miał dwie siostry. Pan Jezus często wstępował do tego domu, lubił rozmawiać. Chciał na pewno przekazać im najlepsze wieści o przyszłości, o sensie życia, o tym, co będzie kiedyś w przyszłości. I oto tak się stało, że właśnie Łazarz zmarł pod nieobecność Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus wraca do ich domu, dowiaduje się, że Łazarz nie żyje. I co on mówi? Nasz przyjaciel zasnął. Pan Jezus mówi, że on zasnął. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Uczniowie mówią, a zasnął, a to znaczy, że żywy jest. To znaczy, że żyje, jeśli śpi, a to zdrów będzie, nie ma się czym przejmować. Oni nie rozumieli jeszcze tego słowa. Dlatego Pan Jezus im tłumaczy i prostuje, mówi, nie, nie, Łazarz naprawdę umarł. Ale dla mnie on tylko śpi, bo ja mogę go obudzić każdej chwili. Ja, Jezus Chrystus, Syn Boży, mogę spowodować, że materia ponownie ożyje. Ja mogę spowodować, że to ciało, aby już 4 dni w grobie był, rozkładało się to ciało. Mówi Pan Jezus, ja mogę mocą swojego słowa obudzić go, mogę go z martwych wzbudzić. Mam taką moc. I potwierdził to. I z martwych wzbudził go. To było szokiem dla wszystkich. Takie rzeczy nie mogły się zdarzyć. Jak to, żeby ktoś mógł dawać życie zmarłemu? To mógł czynić właśnie Pan Jezus. Dla Niego człowiek nieżyjący to człowiek, który zasnął. To człowiek, który może być obudzony właśnie ze snu. Tego rodzaju przykład daje nam również pewną nadzieję co do tych, którzy umierają, zasypiają. Jest także dla nas nadzieją, bo dzisiaj żyjemy. Ale kiedy przyjdzie nam rozstać się z tą ziemią, z najbliższymi, kiedy już nie będziemy mogli patrzeć na tych, których kochamy, czy na tę przyrodę jeszcze wciąż przepiękną, to te słowa są dla nas gwarancją, że Pan Jezus kiedyś nas z martwych wzbudzi, bo On ma taką moc. I kiedy rozstaniemy się z życiem, to On chce nam powiedzieć przed tym, że tylko zasypiamy. Ten sen śmierci będzie trwał aż do przebudzenia. Czytamy w Księdze Hioba. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocudzi się, nie obudzi się ze swojego snu. Tu dodatkowo otrzymujemy informację. To akurat jest Stary Testament, Księga Hioba. A więc tego człowieka, który tak bardzo cierpiał, który się otarł o śmierć, on wiedział, że nawet jeżeli umrze, to tak jak tu jest powiedziane w tej refleksji, że dopóki nie przeminie niebo, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Czyli jest jakaś perspektywa przewidziana w przyszłości, którą Pan Bóg przewidział, kiedy będzie tak zwane powszechne zmartwychwstanie. Hiob wiedział. Hiob był szlachetnym człowiekiem. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć, kto w niebie powinien się znaleźć, to nieraz odnosimy się właśnie do Hioba. Słuchaj, ty jeszcze nie cierpiałeś tak jak Hiob. Poczytaj sobie w Biblii, co to znaczą cierpienia rzeczywiście.
A więc Hiob miał świadomość, że kiedyś przy końcu historii naszej ziemi on zostanie obudzony ze snu. To przebudzenie nastąpi w momencie, jak mówi Biblia, powtórnego przyjścia Chrystusa. I znowu wypowiedź apostoła Pawła. To wam mówimy na podstawie słowa Pana. I to jest dla nas ważne. Ja to wciąż podkreślam, że to nie są moje słowa. Cóż ja mogę wiedzieć o takiej przyszłości? Ja się tylko cieszę tym, o czym mówił apostoł Paweł, a wcześniej Pan Jezus. I on tu się powołuje. To mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tu jest dużo bardzo ważnych informacji. Mianowicie, proszę zwrócić na tę część wypowiedzi. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. My, którzy umrzemy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. No bo część ludzi zmarła. Wspaniałych ludzi, szlachetnych ludzi. Ale apostoł Paweł mówi, my ich nie wyprzedzimy. A to oznacza, że oni także nas nie wyprzedzą. Nikt nikogo nie wyprzedzi do nieba. Jest powiedziane, kiedy dopiero wszyscy zostaną powołani do ponownie do życia. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Umarli w Chrystusie. Co to znaczy w Chrystusie? No wierzący ludzie. Tacy, którzy przychodzą na wykłady. Tacy, którzy się interesują postacią Jezusa Chrystusa. Tacy, dla których te słowa są nadzieją. Tak więc apostoł Paweł mówi, że ci powstaną właśnie najpierw. Ale wcześniej nikt nikogo nie wyprzedzi. Na pytanie, gdzie znajdują się umarli, Biblia odpowiada. Śpią w prochu ziemi. Księga Daniela, 12 rozdział, 2 wiersz. Odpowiada też na pytanie, w jakim stanie znajdują się umarli. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju, no, troski i tak dalej. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli o trwałości swojego życia, to powinien chyba podejść bardziej refleksyjnie, bo jesteśmy trochę jak cień, jesteśmy troszkę jak trawa, która zakwita za chwilę więdnie, znika. Ci, którzy mają trochę więcej lat, to nieraz wspominają, że tak życie szybko minęło. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, pamiętam pierwsze swoje uczucia, pamiętam pierwsze swoje doświadczenia różnego rodzaju, a tutaj już wszystko minęło. Powoli odchodzimy, powoli żegnamy się. Taka jest refleksja, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Wszystko ginie w tym momencie. I powoli, powoli jego imię idzie w zapomnienie. I to dobrze. W pewnym sensie dobrze. Drodzy Państwo, gdybyśmy my mieli płakać tak, jak płakaliśmy w dniu, kiedy ktoś z tych osób, które kochaliśmy, odchodził i żeśmy go zakopali w ziemi, gdybyśmy mieli całe życie tak rozpaczać, jak w tym dniu, to byłoby to tragiczne. Nie moglibyśmy pracować, funkcjonować. Dlatego Bóg nam dał tę zdolność, żebyśmy powoli jakby odchodzili emocjonalnie od tak głębokich przeżyć. Co nie znaczy, że całkowicie zapominamy o tych osobach. Po śmierci nie ma żadnej świadomości Boga. Popatrzmy, to dla nas bardzo przydatna informacja. Dlatego psalmista Dawid woła. Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie. Popatrzmy. A w krainie umarłych, któż Cię wysławiać będzie? Tak mówi o tym Biblia. Jeżeli ktoś umiera, to nie przenosi się na drugą stronę z zamysłem, że tam będzie chwalił Boga.
Nie ma takiej możliwości, mówi Biblia. W Księdze Koheleta 9:10 czytamy, na co się natknie twoja ręka, to o czym już wspominaliśmy, abyś to robił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Chciałbym teraz się odnieść do pewnych zjawisk, które mają miejsce od czasu do czasu i słyszymy o tych zdarzeniach. Ludzie próbują nawiązać jakiś kontakt ze zmarłymi poprzez różne jakby sprzęty, które mają do tego doprowadzić, a więc jakieś kule, jakieś karty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy na dole sfotografowany seans spirytystyczny, a więc grupa ludzi, która siedzi wokół stolika, na tym jest jakiś talerzyk czy jakaś inna forma i zaczynają próbować nawiązywać kontakt ze zmarłymi. Ze zmarłymi, to ciekawe, czy Biblia przeczy sobie, jak to ci umarli jednak istnieją, czy też nie? Popatrzmy, co mówi na ten temat Biblia. Już w Starym Testamencie spotykamy się z faktem kontaktowania się przez odstępców od nakazów Bożych z rzekomymi umarłymi. W związku z tym Pismo Święte daje taką radę. Gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawach żywych? A co dotyczy prawa i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Otóż Księga Izajasza, która jest jedną z kluczowych ksiąg Starego Testamentu, zwraca naszą uwagę, że są jakby dwa światy, dwie rzeczywistości. Jedna ta, o której mówi Pan Bóg. Jeśli On mówi, to warto byłoby Jemu wierzyć. Ale są też inni ludzie, którzy mówią, nie, nie, jest zupełnie jeszcze inny świat i my udowodnimy, że on istnieje. Pan Bóg mówi, że nie istnieje. Oni mówią, że istnieje, my to udowodnimy. Więc tutaj jest postawione pytanie, stwierdzenie, czy mamy się radzić umarłych w sprawach żywych, co dotyczy prawa i objawienia. Izajasz podkreśla i mówi, to co Pan Bóg mówi na ten temat, to, co w ogóle Bóg mówi, jest pewnym prawem, jest pewną zasadą, od której nie powinniśmy nigdy odstępować. I mówi dalej, że Pan Bóg, jeżeli przekazuje informację człowiekowi, to jest to jakby forma objawienia. To znaczy, że przekazuje pewną informację, którą ludzie mają się jakby napawać, żyć nadzieją. I teraz mówi, jeżeli ktoś wam powie coś, co będzie sprzeczne z tymi zasadami, z tym prawem, z tym objawieniem, to choćby mówił o jakimś świecie, choćby mówił o tym, że coś istnieje, nie wierzcie mu. Izajasz prorok mówi, nie wierzcie mu, takiemu człowiekowi. Nauka o świadomości człowieka po śmierci, a przede wszystkim wiara w to, że duchy zmarłych powracają, aby usługiwać żywym, utorowała drogę nowoczesnemu, współczesnemu spirytyzmowi. Tę właśnie naukę wykorzystuje, jak Biblia mówi, odkrywając tę drugą rzeczywistość, upadły anioł. I wiecie Państwo, że w Biblii na pewno ktoś słyszał, jak może ksiądz mówił, gdzieś tam w katechezie, mianowicie, że tym upadłym aniołem, jednym z najwybitniejszych aniołów, jacy, jak Biblia mówi, jacy zostali stworzeni, był właśnie Lucyfer, albo inaczej szatan. I tę właśnie naukę on wykorzystuje, i Biblia nazywa go szatanem. Jezus mówił i ostrzegał przed upadłymi duchami, aniołami, którzy zjawiają się jako posłowie ze świata duchów. To wywiera straszny wpływ na umysły ludzi. Może on ukazać się ludziom w postaci nawet ich zmarłych przyjaciół. Anioł ma takie możliwości, ażeby przybierać kształt
różnych postaci, może zwierzęcia przyjąć, może osoby, jakieś postaci z przeszłości. Absolutnie ma takie możliwości i Pan Jezus odkrywał te możliwości i mówi, bądźcie ostrożni, bądźcie ostrożni. Oszustwo jest doskonałe, znajomy wygląd, głos, słowa, wszystko to podrabia z zadziwiającą dokładnością. Wielu pociesza się zapewnieniem, że ich umiłowani doznają szczęścia w niebie i nie podejrzewają żadnego niebezpieczeństwa. Te zdarzenia powodują, że miliony ludzi wierzą w niebiblijną niestety naukę o nieśmiertelności duszy czy o życiu pozagrobowym. A Pismo Święte naucza, że przy stworzeniu człowiek otrzymał tylko warunkowo nieśmiertelność. Miał żyć wiecznie i to Pismo Święte stwierdza. Ale jeśli Państwo możecie odtworzyć sobie pewne zdanie, które być może słyszeliście lub czytaliście, że właśnie ten Pan Bóg, który obdarzył ludzi życiem, powiedział, że to życie jest uwarunkowane lojalnością wobec Pana Boga, wiernością wobec Jego zasad. Powiedział tak, jeśli się przeciwstawisz mnie, to niejako odłączysz się od źródła życia. I powiedział, jeśli zgrzeszysz, umrzesz. Jeśli zgrzeszysz, umrzesz. Jeżeli Pan Bóg mówi, że umrzesz, to dokładnie wie, co mówi. I oznacza to dokładnie śmierć. Natomiast faktycznie ktoś stara się przekazywać nam informację, że to nieprawda, że umierasz. Nie, ty żyjesz, tylko w innej formie, ale żyjesz nadal. Tak więc Pan Bóg powiedział bardzo wyraźnie. Biblia wyjaśnia, że gdy Jezus przyjdzie na ziemię po raz drugi, wzbudzi swój lud z grobów, to jest wierzących, którzy żyli w ciągu wszystkich wieków i obdarzy ich ponownym życiem, tak jak powiedział. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Chciałbym się odwołać, mam nadzieję, do Państwa wiedzy, mianowicie kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, żegnał się z uczniami, wypowiedział jeszcze wiele ciepłych słów. Nie chciał się rozstawać z nimi, ale oczywiście zgodnie ze swoim planem musiał odejść i powiedział tak, idę, żeby przygotować wam miejsce. A dalej mówi, kiedy pójdę i przygotuję to miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was. No tak, wielu zna ten tekst. Jest to jeden z kluczowych tekstów Biblii, tchnący nadzieją. Ale popatrzmy, jaka jest kolejność. Pan Jezus mówi, żegnam was teraz. Idę, żeby przygotować miejsce. Jeśli to zrobię, przyjdę znowu. Co znaczy znowu? To znaczy, że raz już był na ziemi. No i dlatego chrześcijanie to upamiętniają. Może nie jest to dokładnie akurat ta data, to już jest kwestia inna, ale w każdym razie jest położony akcent. Pan Jezus się narodził, nasza era się zaczyna od Pana Jezusa. W wielu domach o tym się mówi w pewnym okresie naszego roku. Tak więc raz był, ale powiedział, ja jeszcze raz przyjdę. Przyjdę, żeby was zabrać. Więc to są słowa samego Pana Jezusa. Proszę bardzo. Apostoł Paweł w obliczu zbliżającej się śmierci męczeńskiej, takie to były czasy, miał świadomość, że niebawem umrze, napisał. Już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Patrzcie Państwo, jak fantastycznie tutaj, idąc za myślą Pana Jezusa, wypowiada się właśnie apostoł Paweł. Mówi, dobry bój bojowałem, niedługo umrę. On miał umrzeć jako męczennik. Ale ty i ja możemy umierać w swoim łóżku w naturalny sposób, nie tak dramatyczny jak apostoł Paweł. Ale pytanie, czy możesz powiedzieć takie słowa, czy ja mogę powiedzieć, dobry bój bojowałem. Pytanie, jakim człowiekiem byłem? Czy ktoś miał ze mnie pożytek?
Czy ja tylko się posługiwałem innymi ludźmi? Jakim byłem człowiekiem? Dobry bój bojowałem, mówi apostoł Paweł. To, co mogłem, dokonałem. Wiarę zachowałem. To jest pytanie, czy ty przed śmiercią możesz powiedzieć tak? Nie chodzi o to, żebym wierzył ludziom. Nawet pastorowi, który mówi te słowa. To nie jest ważne. Ważne, czy ja wierzę Jezusowi. I czy mogę powiedzieć, że tę wiarę w Jezusa, nie w pastora, może nawet nie w księdza, bo przecież to jest tylko człowiek, czy jakiegoś innego przywódcę religijnego. Nie ma to znaczenia. Ważne jest to, czy wiarę zachowałem w Pana Jezusa. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. To, o czym mówił Pan Jezus. I dalej, który mi w owym dniu, nie teraz, kiedy ja umrę, to natychmiast przeniosę się do nieba, bo należałoby tak sądzić. Apostoł Paweł był człowiekiem już za życia, legendą niejako. Więc jeśli ktoś miałby się dostać do nieba, to najprawdopodobniej apostoł Paweł. Ale on mówi nie, ja dostanę tę nagrodę w owym dniu, kiedy Pan, sędzia sprawiedliwy, przyjdzie, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Szlachetnie dzieli się i mówi, nie tylko ja. To nie jest tak, że ja jestem wybrany, ja będę tylko w niebie. Wszyscy, którzy, i to jest kryterium, którzy umiłowali przyjście Jego. W tym jest dużo emocji. Tu już nie ma wielkiej teologii, ale jest prosta, niemalże dziecięca prawda o naszych emocjach. Czy rzeczywiście ktoś z nas, będący na tej sali, dzisiaj, a może jeszcze nie dzisiaj, może w przyszłości, czy ma takie uczucia, gdy myśli o Jezusie? Czy pojawia się tęsknota za Nim? Czy chcielibyśmy, żeby przyszedł? Czy chcielibyśmy, żeby skończyły się może nasze kłopoty, nasze choroby, nasze niezadowolenie być może z życia poprzez różne doświadczenia? On mówi, że ci, którzy umiłowali Jego przyjście, doczekają się i Jezus Pan powróci. Czas śmierci męczeńskiej to czas rozstania z życiem, a nie przemiana jednego życia w życie inne. Jednej świadomości w świadomość inną. Czy też wędrówki duszy do nieba. O tym apostoł Paweł nie mówi. Nagrodę w postaci życia wiecznego apostoł Paweł miał otrzymać dopiero w owym dniu. Ten dzień, jak często podkreślał w swoich listach, to dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Pierwszą rzeczą, która stanie się, gdy Jezus powróci na ziemię, będzie zmartwychwstanie wszystkich Jego wiernych naśladowców. Pismo Święte mówi dalej, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tu dochodzi jeszcze jeden element, jedna informacja, mianowicie część ludzi doczeka żywo przyjścia Pana Jezusa. I on mówi, że ci, którzy żywo doczekają, będą razem z tamtymi pozostałymi, którzy zmartwychwstaną, porwani w obłokach na powietrze i będziemy z Panem. No cóż, refleksja jest taka, jest to cudowna obietnica. Jeśli znajdziesz się w obliczu śmierci, wtedy najbardziej potrzebujesz nadziei życia, która sięga poza bramę grobu. Ten rodzaj nadziei oferuje właśnie Jezus Chrystus. Dlaczego Mu nie zaufać teraz? Jest powiedziane, że jak w Adamie, czyli na skutek grzechu Adama, wszyscy umierają. I to jest prawda, jak no, aksjomat, że wszyscy stoimy w kolejce do śmierci. Tak też w Chrystusie, mówi apostoł Paweł, wszyscy będą ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, w czasie Jego powrotu na tę ziemię. Najpierw Chrystus, ponieważ On był tym, który umarł, zmartwychwstał, dał niejako świadectwo temu, że istnieje taka możliwość, by zmartwychwstać. Tak więc On jest pierwszy, a potem za Nim inni wierzący. Czy jednak jest nadzieja na życie wieczne? Jezus jest źródłem wiecznego życia. Życie możemy osiągnąć tylko
przez wiarę w Niego. Wiara ta jednak nie polega jedynie na przyjęciu poglądu, że Jezus żył kiedyś jako postać historyczna. No bo tak możemy mówić o Mahatmie Gandhi, możemy mówić o wielu innych, o Buddzie i tak dalej. Ale to, że Jezus żył kiedyś jako nie tylko postać historyczna, ale jako ktoś, wobec kogo mogę dzisiaj mieć zaufanie. Że nie muszę jechać do Palestyny, ale mogę dzisiaj, gdy wrócę do domu, klęknąć przed łóżkiem i powiedzieć: Panie Boże, nie rozumiem wszystkiego. Nie znam swojej przyszłości. Coś tam pastor mówił. Czy to jest prawdziwe? Chciałbym, żebyś Ty mnie o tym przekonał. Chciałbym, żeby jeśli istniejesz i wysłuchujesz modlitwy, chciałbym, żebyś był blisko mnie. Czuję się zagubiony. Jestem poszukujący. Nie wiem, czy to jest prawda. Wygląda to na prawdę, ale czy to jest prawdą? Jeżeli modlimy się, jeżeli rozmawiamy z Bogiem, On nas nigdy nie opuści i nigdy nie zawiedzie i postawi na tą właściwą drogę myślenia, przekonań i nadziei. Posłuszeństwo Jemu jest warunkiem życia wiecznego. Jezus zwyciężył śmierć przez to, że sam najpierw umarł i powstał z grobu. Może więc dać każdej istocie ludzkiej nadzieję niekończącego się życia poza okowami grobu. Biblia mówi nam, jak możemy osiągnąć życie wieczne. Jej odpowiedź jest bardzo prosta. I z tym słowem, z tym tekstem chciałbym szczególnie Państwa zostawić. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kiedy pytali się pewni ludzie, którzy też wielu rzeczy nie rozumieli, pytali się, na czym polega zbawienie, wtedy apostoł Paweł odpowiedział im według Dziejów Apostolskich: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa. Nie tylko w to, że On istniał, ale w to, że On ma pewien system wartości, który już teraz na tej ziemi może odmienić Twoje życie. Mimo problemów, mimo trosk, możesz mieć pewien dystans do tych problemów. Możesz mieć już tutaj na tej ziemi pewien wewnętrzny pokój, tak jak Biblia mówi, pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki. A ktoś, kto komentował to zdanie, powiedział, że to się nazywa królestwem już na ziemi. Jeżeli mimo tego, że inni gdzieś tam, myśląc o przyszłości, są może przerażeni, może niepewni, apostoł Paweł mówi: nie bądźcie w nieświadomości, chcę wam przekazać najpiękniejszą wieść, że Jezus powróci, dlatego że jest zainteresowany wami, dlatego że za was oddał swoje życie, zapłacił największą cenę, a więc przyjdzie, przyjdzie raz, jeszcze raz, nie zostawi. Jak powiedział sam, nie zostawię was sierotami. Będę z wami. Przyjdę po was. Drodzy Państwo, kończąc, chciałbym życzyć tylko tej nadziei na co dzień. Jutro wrócicie do swoich zajęć, do swoich prac. To jest jakby teoria. I może pozostać zawsze teorią. Ale najważniejsze jest to, żeby to doświadczyć w swoim życiu. To, czego chciałbym Państwu naprawdę życzyć, to żebyście dzisiaj spróbowali, choć w kilku słowach, zwrócić się do Boga w modlitwie. Panie Boże, jeżeli istniejesz, miej mnie w swojej opiece. Jeżeli nie macie nic przeciwko temu, drodzy Państwo, to chciałbym to uczynić w imieniu, jak mam nadzieję, nas wszystkich, także i w tej chwili. Jeżeli możecie powstać, to bardzo was proszę. Panie Boże, który mieszkasz na wysokim niebie, zwracamy się jako zwykli ludzie, jako proch tej ziemi, jako ci, którzy czekają w kolejce do śmierci, bo taka jest rzeczywistość. Jest tyle różnych koncepcji na tej ziemi, komu można zaufać. Spośród nich wszystkich jedynie Ty tchniesz nadzieją. Co może być z nami
kiedy rozstaniemy się z naszymi najbliższymi, kiedy odejdziemy z tej ziemi. Prosimy Cię, byś natchnął nas nadzieją, abyśmy mogli odczuwać Twoją bliskość już teraz na tej ziemi. Żyć pokojem i żyć nadzieją, że kiedyś powrócisz na tę ziemię. Niech ta myśl towarzyszy nam w naszej pracy, w naszych zajęciach, codziennych zajęciach w tym nadchodzącym tygodniu. Abyśmy mimo trosk myśleli o tym, co jest dla nas najważniejsze. Błogosław również naszych najbliższych, nasze rodziny, mężów, żony, nasze dzieci i te nasze skromne wysiłki w pracy, by utrzymać się. Wierzymy, że będziesz z nami, bo obiecałeś nam to. I pozwól, żebyśmy mogli w przyszłym tygodniu znowu powrócić do tych rozmyślań o Tobie. Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.